Dzień dobry, witam Was znowu. Dość szybko, bo siedzę w takim miejscu, że mogę sobie spokojnie nagrywać i potem będę wrzucać Wam te filmiki. Chciałabym jeszcze wrócić do tego naśladowania, dlatego że ono często budzi taką trudność, ale też jakby niewiedza o nim, czy brak pewnej wiedzy powoduje, że trochę ogranicza nas w działaniu. Na poprzednim filmiku mówiłam o tym, jak zacząć sobie naśladowanie i jak to powinno wyglądać, tak w bardzo dużym skrócie. A teraz chciałabym dodać, że naśladowanie podlega rozwojowi, czyli to nie jest tak, że dziecko rodzi się z pewną umiejętnością naśladowania i ona po prostu taka jest od początku do końca, ale jest tak, że dziecko uczy się tego naśladowania i zwiększają mu się też możliwości, jeśli chodzi o przetrzymywanie, powiedzmy, informacji, które będą za chwilę naśladowane, czy tam wiedzy, czy układu, czy tysiące innych rzeczy. I teraz dziecko między 14 a 18 miesiącem, jeśli widzi kogoś, kto celowo wykonuje jakąś czynność, a potem powie, dadam, już, zrobione, to ono zaczyna go naśladować, czyli rozumie tą sytuację, że partner komunikacyjny coś naśladuje, coś robi, a jakby oczekiwaniem jest to, że trzeba naśladować. Kolejna rzecz, która jest ważna, to to, że zaczyna nam się wydłużać czas, który może upłynąć od prezentacji do naśladowania. Czyli między obserwacją a imitacją. Czyli dziecko między 6 a 9 miesiącem życia, jeśli coś zobaczy, jeśli czegoś coś zobaczyło, to może jakby przetrzymać to w swojej pamięci aż przez 24 godziny. A dziecko po 14 miesiącu życia te informacje potrafi przetrzymać aż przez tydzień. I to jest o tyle ważne, bo jeśli na przykład przychodzi do mnie takie dziecko, które ma 10-12 miesięcy i ja go uczę nawet na poziomie dziecko, które w ogóle nie burzy, nie gaworzy, no i my chcemy uruchomić te trochę sylaby ba, bo, bu. No i jakby to dziecko nam się nie uruchamia. W końcu po drugim, trzecim tygodniu zrobimy pa, ba, no kombinujemy jak możemy, czyli kładziemy na przykład pompony, robię pa, pompony lecą, no i jest super, tak? Czy piórka, pa, i piórka lecą, czy pokazuje balon, mówię balon, czy buła. Czyli staram się pokazywać, wyrazy dzielić na sylaby, nie przedłużać tej przestrzeni między sylabami do długiego czasu, ale jednak trochę tej przerwy robić, bo to jest tylko taka kwestia treningowa dla tego dziecka na ten moment, w tym kanale słuchowym. To warto pamiętać i warto wiedzieć, że w domu rodzice muszą to w inny sposób może, ale jednak utrwalać. Dlatego, że jeśli wiemy, że ten upływ czasu to może być 24 godziny, jak dziecko pamięta i łatwiej mu się naśladuje, to trudniej potem na terapię, jak wraca, żeby znowu ćwiczyć z nim ba, bo, bu, bo on zanim sobie odtworzy, odpamięta, gdzie to było i co to trzeba było zrobić, to znowu będzie to trudne. Oczywiście, że w przypadku dzieci, które mają 10 miesięcy i są dziećmi, które ich rozwój komunikacji języka przebiega prawidłowo, to nikt tego nie robi, tak? To są zupełnie naturalne zabawy, takie, które po prostu są, ale u dzieci, które mamy z grupy ryzyka, czy na przykład skrajne wcześniaki, które gdzieś tam nas niepokoją w tym rozwoju, czy takie dzieci, które gdzieś tam są z oddziału neurologicznego po wielu wypadkach, upadkach, czy wypadkach takich, czy domowych, czy nawet niedomowych, komunikacyjnych czasami i niby nic tam nie ma, ale neurolog woli chuchać i dmuchać na zimne i my dostajemy takie dzieci gdzieś tam do wsparcia, to jak najbardziej trzeba o tym wiedzieć. Natomiast też jakby kolejna rzecz, która będzie taka ważna w temacie naśladowania, no bo czasami rodzic, no ale on mnie nie naśladuje. No ale pytanie jest znów takie, jaka jest jego uwaga? No bo jeśli ta uwaga jest żadna, jeśli on ma ogromny deficyt uwagi, jeśli to jest tak, że on w ogóle jakby nie zatrzymuje się, tylko biega od ściany do ściany, no to bardzo trudno będzie myśleć sobie o tym, że on mnie będzie naśladował, tylko najpierw będzie praca nad uwagą, czyli gdzie indziej znowu trzeba będzie zacząć
i gdzie indziej trzeba będzie położyć akcent. I tak czasami jest w terapii logopedycznej, że my dostajemy dzieci, które mają 24 miesiące i tak naprawdę to nie jest tak, że czy tam 24 miesiące, 30 miesięcy i to są dzieci z ogromnymi zaburzeniami, deficytami uwagi, przepraszam, i rodzic mówi, no ale on nie mówi, ale ja nie mogę zająć się mówieniem, naśladowaniem, dopóki tego gościa nie złapie w uwadze, dopóki nie popracujemy sobie nad uwagą, dopóki on w ogóle się nie zorientuje na życie. Więc takie, wiecie, takie, jeśli chodzi o skupienie uwagi, pracę, współpracę i tysiące innych rzeczy, więc, czy na przemienność. Więc tu zawsze będziemy patrzeć, co na ten moment jest potrzebne, żeby osiągnąć dane umiejętności. I tak jak mówię, w przypadku naśladowania, no to ważne jest to, jaka jest uwaga. No po prostu to będzie dawało taki spód do tego, co ja mogę dalej z tym dzieckiem osiągnąć. Natomiast to, co też jest ważne w przypadku spektrum na przykład, albo przede wszystkim spektrum, bo to jest taki zawsze mój najczęstszy klient, odbiorca i też tutaj rodzice najczęściej tych dzieci w spektrum tutaj lądują, to, że dziecko w spektrum uczy się zupełnie inaczej naśladowania, że dzieci w spektrum bardziej są nastawione na cel niż na przebieg tego naśladowania. Czyli taki przykład, który zawsze podaję. Jeśli dziecko w spektrum małe, pokazalibyście mu, że ma wyciągnąć z worka obrazek, wskoczyć do jakiegoś koła, przejść przez tunel i zawiesić ten obrazek na szafie, to małe dziecko, a nawet nie tylko małe, nawet zakładając, że jest to na tyle prosta dla niego sekwencja ruchów, że ona jakby pamięta, co ma po kolei zrobić, to dziecko w spektrum kompletnie nie rozumie, po co ma wskoczyć do tego koła, po co ma przejść przez ten tunel, jak chodziło o to, żeby wyciągnąć obrazek i zawiesić na szafie. Tak, to jest takie właśnie nastawienie na cel. Natomiast pewnie, że będzie grupa dzieci, która będzie mieć taką przyjemność z ruchu i samo to bycie w tunelu będzie dla nich przyjemne. Ale jeśli tak myślimy zadaniowo, to dzieci myślą bardzo właśnie zadaniowo, czyli patrzą, co ja mam zrobić, żeby coś uzyskać. To wchodzenie do koła i chodzenie przez tunel może dla nich nie być korzystne, znaczy takie sensowne, może nie tyle korzystne, tylko sensowne. I teraz, jeśli chciałabym, żeby dziecko zapamiętało to, że ma wyciągnąć obrazek z worka, wejść do koła, przejść przez tunel i zawiesić na szafę, to tak naprawdę musiałabym pokazać mu, że muszę wyciągnąć z worka, nie wiem, obrazek. W kole też bym musiał czekać na niego na przykład obrazek i w tunelu też musiałby czekać na niego obrazek i dopiero wtedy, jak zbierze te obrazki, miałby zawiesić je na szafie. Czyli musiało być tak, że i w kole coś jest, i w tunelu coś jest, wtedy to dziecko miałoby szansę. Znaczy wtedy ja bym mogła sobie pomyśleć, że to, że ono tego nie robi, to nie jest spowodowane tym, że on nie widzi jakoś tam większego celu, tylko po prostu na przykład nie pamięta, co po kolei ma robić. To tyle chyba na dzisiaj. A za chwilę jeszcze coś dogram i będę mieć na zaś i będę Wam wrzucać przez kolejne tygodnie. Pozdrawiam.